Cześć kochani, ja tu jest w takiej pozycji dziwnej, pokazuję wam coś fajnego, Jojo DC15, taki fajny kombiaczek, kombo firmy Jojo, jak widać, bardzo malusieńki, 25, 22 i głębokość 20 cm, no naprawdę no malutki, zmieści się wszędzie właściwie, obadajcie sobie, o, tak wygląda. Z boczku, tak wygląda, z tyłku, włącznik jest tutaj, AUX in, phones, czyli można sobie słuchawki podłączyć, jakąś MP3-eczkę, duży jack, więc wypadało mieć przejściówkę, jakąś na z małego na duże, ewentualnie z dużego na mały, no są te różne rodzaje przejściówek, nie jest to jakieś specjalnie drogie. Mamy do dyspozycji tutaj, kochani, kilka można powiedzieć tutaj działów, no wiadomo, power on, świeci się lampka, mamy tutaj gniazdo wejściowe na gitarę, input, mamy wybór rodzajów brzmień, czyli generalnie jakby taki już taki takie presety, które mamy ustawione do danego stylu muzycznego. To jest pierwsza gałka, ona tak pstryka, czyli po prostu no, zmieniamy sobie pomiędzy poszczególnymi brzmieniami. Tutaj mamy gałkę gain, czyli generalnie nasycenie przesteru, o tak można powiedzieć, które no w niektórych działa, w niektórych nie działa ustawieniach, na przykład w klinie no przesteru za bardzo nie chcemy mieć, prawda? W każdym razie jest to jeszcze dodatkowo do modyfikacji, jeśli na przykład ustawimy powiedzmy metal, to możemy oczywiście regulować nasycenie przesteru właśnie tą gałką. Kolejna gałka to jest tone, czyli barwa od takiej można powiedzieć przyciemnionej do takiej jasnej. No i volume, czyli mamy tutaj takie coś. Teraz tutaj następny dział, o, jak widzicie pooddzielany białymi liniami, to mamy tak, sekcja automatu perkusyjnego, czyli generalnie można powiedzieć, mamy tutaj wbudowane coś fajniejszego nawet niż metronom, ponieważ tutaj mamy po prostu piękny, fajnie brzmiący automat perkusyjny, który ma 36 bitów różnych, od metalu po pop, jazz, blues, dance, wszystko tam jest. Mamy możliwość zmieniania tempa i głośności. Na przykład wbijam tak. Rodzaj rytmu zmieniam sobie, prawda, plus minus. Te 36 brzmień, prawda? Tempo sobie teraz przełączam. Trzeba przytrzymać po prostu i ten zakres od 30 do 240 BPM, czyli beat per minute, czyli uderzeń na minutę, możemy sobie zmieniać. Czyli nawet można było powiedzieć, że brzmienie, czy taki beat pod jazz możemy przyspieszyć do 240 i można byłoby wtedy cisnąć jakieś metalowe bajery, nie? Teraz no mamy głośność, czyli generalnie też przytrzymując minus. To byłoby najciszej. Czyli po prostu zmieniając tą gałkę zmieniamy poszczególne parametry, które chcemy wybrać. Dobra, PAL 6. Teraz następna rzecz to mamy tak. Delay i reverb. Oczywiście zakres tutaj odkręcenia tej gałki to powoduje pogłębienie efektu. Czyli wydłużenie czasu odbijania, tak samo tutaj wydłużenie czasu reverbu, czyli pogłosu. No i mamy chorus, flanger, phaser, tremolo. Oczywiście możemy używać równocześnie delay lub reverb i równocześnie chorus lub flanger lub phaser lub tremolo, prawda? Nie dam rady używać wszystkich sześciu naraz, bo no, nie dałoby się. Zresztą zwykle i tak nikt nie używa w ten sposób. W każdym razie mamy to do dyspozycji. No i teraz zabierzmy się, kochani, za brzmienie. Jak to brzmi, jak ten wzmacniacz brzmi? No to działa. Grajmy. Zamiast gadać, grajmy. JC Clean, JC Clean. Dajmy czadu. Wyłączone wszystkie efekty, jak widzicie. Na minimum tone na połowę. Gain też na połowę. Automat na razie wyłączony. Dobra. Thank you.
Jedziemy dalej. Gałki clean. Tube Screamer. Blues. Ten blues to zdecydowanie fajnie brzmi, naprawdę. Crunch. Teraz tu mamy lidy. Rytm. Dobra, no i metal. Dobra, teraz spróbujmy zobaczyć, jakby brzmiało ekstremalnie, czyli na przykład dajemy gain na maksa w metalu. Dobra, zaczynamy od metal. Gain na maksa. Widzicie, w tych ustawieniach takich minimum połowa. Brzmi fajnie na maksa. To już jest o miazga. To jest barwa. Na minimum. We'll be right back.
i teraz zobaczmy sobie na maksa. To już jest miazga. Czyli generalnie teraz na przykład jeśli byśmy zeszli, z powrotem dam na maksa i teraz dam na przykład na rytm. Tak by brzmiało. Lead. Crunch. Blues. Czyli widzicie, każde z tych ustawień po prostu ma jakby taki zapisany po prostu maksymalne natężenie gainu. Po prostu zmniejsza się, czyli mimo że mamy na maksa, to zmniejsza się w zależności od ustawienia danego presetu, o tak można to powiedzieć. Spróbujmy sobie zobaczyć teraz na klinie, sobie dajmy o połowę, gain na połowę. Zdecydowanie ten clean mi się najbardziej podobał. Zobaczmy teraz na przykład delay. Zobaczmy teraz na przykład jak damy ona maksa. Naprawdę tu brzmi znakomicie, po prostu aż sam się zadziwiam, że to może tak fajnie brzmieć. No teraz delay na minimum. Dobra, teraz reverb z kolei na minimum. No, reverb też naprawdę brzmi fajnie. Teraz zobaczmy chorusa. Po prostu wzruszające. Z chorusem się naprawdę bardzo fajnie gra. Teraz ustawienia chorusa na maksa.
też pięknie. Behind Blue Eyes, fajnie by na przykład na tym zabrzmiał. Teraz sobie spróbujmy Phasera. No i tremolo. Oj, tremolo na maksa. Zobaczmy na przykład tremolo, powiedzmy, plus delay. O, zobaczymy delay w maksymalnym takim ustawieniu. Źródło mi się wydaje niewyczerpalne źródło inspiracji, ponieważ no, tutaj już łączenie tych efektów zaczyna robić fajny efekt, tak mogę się wyrazić. Dobra, teraz spróbujmy sobie już sprawdzić automat. Zwiększymy głośność i tempo. Nie ma sensu wszystkich bitów puszczać, ale naprawdę jest no 36 bitów, więc właściwie naprawdę mamy dużo do grania. We'll be right back.
Widzicie, no możliwości tego wzmacniacza są naprawdę bardzo, bardzo duże i jak widzicie samą recenzję, którą tutaj robię, to dosyć dużo zajęła czasu, więc wszystkim, którzy wytrwali do końca, to po prostu gratuluję. No i moja ocena tego wzmacniacza od 1 do 5 to byłoby 5, ponieważ tak, po pierwsze jest mały, dla wielu osób wzmacniacz, który jest kombem, powinien być mały. Niektórzy właśnie mówią, że mały musi być, bo mają mało miejsca. No to jest pod tym względem. Pod względem ceny też jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Oczywiście w różnych sklepach jest różna cena. Maksymalna cena, z tego co widziałem, to po prostu powyżej 400 zł. Ale naturalnie to się waha w różnych granicach. No, wyposażony tutaj jest ten automat perkusyjny, co według mnie jest naprawdę zacne. Jak widzicie, można do tego no naprawdę fajnie sobie improwizować. No ja właściwie bym, dlatego też tak to długo trwało, ponieważ ja właśnie zacząłem się wkręcać w różne te motywy, które zacząłem tutaj grać, bo mi się zaczęło to podobać. Brzmieniowo też daję mu 5, czyli generalnie brzmienie, cena, no jakość, gabaryty, no właściwie tutaj no, dodałem nowe, można powiedzieć, nowe opcje, no gabaryty, no gabaryty na 5, no wiadomo, że nie dla wszystkich to jest bardzo istotny gabaryt, jednak no dla niektórych jest. W każdym razie brzmieniowo, czyli co najważniejsze, cena, brzmienie, czyli jakość generalnie, to jest wszystko bym dał na 5. Naprawdę bardzo fajne. To jest akurat 15-watowy wzmacniacz. Ta firma Yoyo produkuje też większe wzmacniacze. Zresztą recenzja tego wzmacniacza była bodajże w jednej z gazet odnośnie gitar, albo w Gitarzyście, albo w Top Gitar. Już w tym momencie głowy sobie nie dam uciąć. W każdym razie no dobra rzecz, faktycznie ja polecam, no w końcu jestem endorserem firmy Yoyo i ja naprawdę polecam, nie tylko dlatego, że jestem endorserem, ale dlatego, że po prostu brzmi super. Wszyscy, którzy są chętni do kupienia wzmacniacza, małego wzmacniacza do domku i szukają fajnego brzmienia, to naprawdę polecam serdecznie Yoyo, naprawdę 15 W, 36 tych presetów perkusyjnych, 8 symulacji wzmacniaczy, 4 efekty, 2 specjalne efekty, no także proszę ja was, kochani, naprawdę godne polecenia. W każdym razie ja wszystkim mówię od serca po prostu odnośnie wzmacniaczy i ten jest właśnie takim moim poleceniem od serducha, od Wojtasa dla was, kochani. Popatki, zapraszam do zakupów.